Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Ponownie gościmy w miejscowości, i teraz, żebym się nie pomylił, Rzeżewo-Morzyce. Dokładnie. Pod Lubieniem Kujawskim u kolegi Piotra Wojciechowskiego. Ostatnio, kiedy tutaj byliśmy, kolega Piotr nam pokazywał propolis, który ma w swojej ofercie. Są to te preparaty, które tutaj mamy na pierwszym planie, a mianowicie, a propolis już znamy, bo w tamtym filmie mówiliśmy o nim, natomiast teraz chcemy zaprezentować kolejny produkt z oferty kolegi Piotra, czyli produkt o nazwie Czyste Drogi Oddechowe, Orni Mix Natural. To jest produkt również naturalny, ale ja myślę, ja już nie będę o nim więcej mówił, powie nam Piotr, ale nim przejdziemy może do tego preparatu Orni Mix Naturalny, powiemy coś jeszcze o propolisie, bo po ostatnim filmie tutaj kolega Piotr miał bardzo dużo różnych telefonów, zapytań i już koledzy też stosowali go, bo to minęło kilka tygodni i o pierwszych skutkach, efektach działania tego środka możemy coś więcej powiedzieć. Proszę bardzo. Witam serdecznie wszystkich kolegów i koleżanki hodowców. Tak jak tu Krzysiek wspomniał, propolis, zainteresowanie bardzo duże, ludzi dużo dzwoni, pyta, zamawia. Przede wszystkim chodzi o to, że dużo pytań jest, czy ten preparat, czym preparatem można robić kuracje zapobiegawcze, kuracje lecznicze. Jak najbardziej, preparat się sprawdził doskonale. Wielu hodowców dzwoniło z podziękowaniami. Ja tu dużo telefonów właśnie tego typu mam i mówię o tym, że można tym preparatem robić propolisą kurację. Takie proponuję siedmiodniowe. Po 7 dniach zazwyczaj gołębie wracają do zdrowia. Pogody mamy takie, jakie mamy. Już upały się zaczęły dość duże i dużo gołębi już zaczyna chorować na adenowirozę. Na tą chorobę sprawdził się też dobrze propolis. Wiele hodowców mi tu, wielu hodowców dzwoniło, dziękowało, że tym preparatem wyleczyli gołębie, doprowadzili stado do właściwej formy. Także co bym mógł powiedzieć? No zachęcam do kupna, bo myślę, że teraz ten preparat się przyda. Troszeczkę zmieniliśmy etykietę, zmieniliśmy ogólnie tylko tu gołąbka. Ale producentem jest tu nadal firma Piomar, której ja tutaj w tej firmie uczestniczę, pomagam w produkcji i tak dalej. Także tu, co bym mógł jeszcze dodać do propolisu, powiem szczerze, że nie myślałem, że będzie tak duże zainteresowanie. No, preparat się sprawdził dobrze. Dobrze, że właśnie, przepraszam, że ci przerwę, dobrze, że mamy na rynku taki produkt naturalny niejako, bo teraz, kiedy hodowcy mają już pewne pierwsze loty za sobą, te gołębie łapią w tych koszach różnego rodzaju infekcje, czy to bakteryjne, czy wirusowe. I tendencja jest taka też, że hodowcy, wiadomo, będą na niektóre te przypadki chorób trzeba stosować antybiotyki, natomiast stosując taki propolis przez cały czas, my podnosimy niejako odporność tego gołębia. Hodowcy nawet mi tu dzwonili, mówili, że po kuracjach antybiotykowych te choroby, jakie tam mieli u siebie w gołębniku, nie wszystkie gołębie doszły do właściwej formy. Zamówili propolis, później po kilku dniach okazało się, że jednak tym propolisem doprowadzili te gołębie do zdrowia. I tak jak na pierwszym filmie mówiłem, preparat jest bardziej, znaczy ma większe działanie na niektóre bakterie jak antybiotyki, jest bardziej skuteczny. No i dzięki temu właśnie te gołębie wracają dobrze do zdrowia, do formy. W propolisie tu jest jeszcze dodany pyłek kwiatowy, który też działa na odporność gołębi. Tak zwana bomba witaminowa. Tak, jak to Krzysiek nazwał, bomba witaminowa. Ten preparat, znaczy pyłek kwiatowy też oprócz tego, tak jak mówiłem wcześniej, ma 37 amilokwasów. Także myślę, że to też pyłek kwiatowy tu dużo wspomaga. I dzięki temu te gołębie dochodzą. Także zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tym pierwszym produktem, o którym już kiedyś w poprzednim filmie możemy sobie po prostu popatrzeć. Natomiast dzisiaj chcemy zaprezentować kolejny produkt. On jest w takim samym opakowaniu jak preparat propolis. Chyba też tak samo jest, taka sama ilość, czyli to jest 200 tak. ml, tak? Tak, tylko że tu jest propolis jest na 80 litrów wody opakowanie, a to jest na 100 litrów. Czyli Orni Mix Natural jest troszeczkę bardziej skoncentrowany niejako. Tak, dokładnie. I wymaga mniejszej ilości na, powiedzmy, pojnik. Dokładnie. I co to jest za środek dokładnie, proszę nam powiedz. Ten preparat Orni Mix Naturalny, głównym składnikiem tego preparatu jest chrzan, który jest bardzo silnym antybiotykiem. Oprócz tego chrzan ma właściwości... Takim naturalnym antybiotykiem. Tak, naturalnym antybiotykiem. Chrzan ma właściwości lecznicze, górne drogi oddechowe, ale zarazem też bardzo dobrze działa na dolne drogi oddechowe. Od flegmia
oskrzela gołębi i dzięki temu te gołębie, jak mają otwarte dzioby i zieją przy takich dużych upałach, warto wypróbować, bo naprawdę działa to. Drugim składnikiem w tym preparacie oprócz krzanu jest jeszcze pokrzywa. Pokrzywa ma właściwości czyszczenia toksyn z organizmu, czyści krew, czyści toksyny z organizmu, czyści organizm gołębia bardzo dobrze. I następnym składnikiem, jaki tu jest w tym preparacie, jest to korzeń pietruszki. Korzeń pietruszki zawiera flaworoidy, to są takie składniki, które zapobiegają wszystkim chorobom i również odrobaczają, czyści organizm gołębia z robaków. No i dzięki temu właśnie postanowiliśmy zastosować ten korzeń pietruszki. To jest taki preparat o dużym stężeniu. O dużym stężeniu jest to 2 ml na litr wody. Znaczy ten środek się tak stosuje, tak? Tak, ten 2 ml, czyli taka tak. Jedna łyżeczka na 2,5 litra, coś takiego. Dokładnie. No i oprócz tego jest tak samo jak propolis na alkoholu, także nie ma tu obawy, że ulegnie jakimś zepsuciu. Fermentacji czy czegokolwiek. Jest tu tak samo zastosowany alkohol etylowy. No i dzięki temu ten preparat ma gwarancję do 3 lat. Tak samo przeszedł badania weterynaryjne, tak jak i propolis. Mamy tu zezwolenie weterynaryjne na produkcję tego preparatu i preparat już sprzedajemy, jest w sprzedaży od miesiąca czasu. I też już niektórzy hodowcy zamawiają kolejny raz, sprawdził się też dobrze. A jeszcze Piotr, powiedz, kiedy go podawać? Znaczy, w jaki sposób najlepiej? Znaczy ja powiem tak, tak jak tam na pierwszym filmie mówiłem, taką mam rozpiskę i tu ten preparat można łączyć razem, w tym samym dniu podawać co i propolis. Z tym, że można go łączyć razem z propolisem, ale można go podawać na przykład raz dziennie, rano na przykład propolis, wieczorem na drogi oddechowe. Stosujemy go w dniu przylotu i dzień po przylocie. I później... W takich samych zawsze stosunku, czyli ten 2 ml na litr wody. Tak. Dzień po przylocie, w dniu przylotu i dzień po przylocie, a przed lotem stosujemy go dzień przed koszowaniem i 2 dni przed koszowaniem i dzień przed koszowaniem. I tak samo w proporcji 2 ml na litr wody. Można go stosować 2 razy dziennie, jeżeli ktoś widzi, że gołębie nie są w najlepszej kondycji. Coś się dzieje, słabiej trenują, drapią się po nozdrzach, wtedy jak najbardziej można go stosować 2 razy dziennie. Ale przy stosowaniu raz dziennie, zapobiegawczo, jak najbardziej to wystarczy spokojnie, także nie ma problemu. Preparat, mówiłem, jak wcześniej wspomniałem, jest od miesiąca czasu sprzedawany. Sprawdził się też już u wielu hodowców. Problemy jest nawet takie dość silne, bo hodowcy stosowali go, gdzie gołębi już charczały, już były problemy z dolnymi drogami oddechowymi. I ten preparat od flegmił zapobiegł temu rozprzestrzenianiu się dalszej tej infekcji dróg oddechowych. Przy takich dużych upałach jak najbardziej tu jest polecany. Powinien być moim zdaniem podawany jakiś preparat ogólnie na drogi oddechowe przy tych dużych upałach, bo no to jest taka pora, gdzie te bakterie jak najszybciej się rozwijają i dochodzi do problemów z drogami oddechowymi. A wiadomo, loty przy takiej temperaturze są lotami ciężkimi. Jak nie ma dobrych dróg oddechowych, czystych dróg oddechowych, może być to różnie. Zazwyczaj nie będzie czołowych konkursów. Ja u siebie go też stosowałem już wcześniej, tak jak przedtem mówiłem na pierwszym filmie, jak lotowałem jeszcze gołębiami, też ten preparat był u mnie stosowany. Myślę, że sprawdził się również dobrze i u mnie, bo te gołębie jednak latały u mnie szczególnie dobrze latały na lotach ciężkich pod wiatr. Także myślę, że żeby gołąb wygrywał na takim locie, no musi mieć te drogi oddechowe jednak czyste. Nie? Tutaj mówisz o stosowaniu go teraz w czasie sezonu lotowego, ale poza sezonem też zalecasz go, żeby stosować go przez cały rok? Tak, tak, oczywiście, bo tak jak... Ale w takim samym, że tak powiem, stężeniu i tak. Częstotliwości? Znaczy może jak już jest po sezonie lotowym, wystarczy go 2 razy w tygodniu podać, dlatego że no, wtedy te gołębie nie mają takiego kontaktu bezpośredniego z innymi gołębiami i nie dochodzi do częstego zarażenia się infekcjami z innych gołębników, jak to się mówi, w kabinie, nie? Mhm. Ale przepraszam, ale chodzi o to, że proponowałbym go stosować cały rok, dlatego że
oprócz tego chrzanu, który czyści drogi oddechowe, on również działa jak naturalny antybiotyk. I tak jak wcześniej wspomniałem, jest tu w składzie pokrzywa, która wydala toksyny z organizmu i jest tu w dużym stężeniu, oczywiście jest ta pokrzywa. I jest tu też ten korzeń pietruszki, który zapobiega robakom przewodu pokarmowego u gołębi. Nie? Także jak najbardziej proponowałbym go stosować przez cały rok. Jest to bezpieczny preparat, naturalny, bez żadnych konserwantów, bez żadnej chemii, bez żadnych dodatków innych. Tylko to, co tu powiedziałem, jest to chrzan, pokrzywa, liść, pietruszka, korzeń, alkohol etylowy. Czyli zobaczmy na koniec jeszcze, popatrzmy, o tak wygląda opakowanie. To jest z bliska, pokażę. Zobaczmy, Ornimix Natural, czyste drogi oddechowe. Jeszcze na koniec tak wspomnę, bo tam wtedy, co ten pierwszy film kręciliśmy, mówiłem o dwóch jeszcze preparatach dodatkowych. Mamy jeszcze jeden preparat, ale nie mam go obecnie, bo to nie jest produkowany przez naszą firmę. Jest to preparat na regenerację wątroby nerek. Jest to naturalny też preparat. Coś odpowiednik takiego sedoholu? Znaczy, powiem nie, troszeczkę innym składzie, bo jest na składzie podobnym do preparatu dla ludzi Essentiale Forte. Mhm. Jest to preparat, który mocno regeneruje wątrobę i nerki. Nie? Jest to ważne tak samo po jakichkolwiek kuracjach, żeby o tym pamiętać, żeby jednak taki preparat zastosować, bo nawet stosując naturalne preparaty typu propolis, Ornimix, jakikolwiek naturalny preparat. Obciążamy nerki i wątrobę. Tak, obciążamy nerki i wątrobę i też bakterie, które przez te naturalne preparaty zostają w organizmie zabite, to one się tam odkładają. One odkładają się na nerkach i wątrobie. Żeby nie doprowadzić do toksemii organizmu, to jednak trzeba pamiętać o tym, żeby to też stosować. Tamten preparat będę miał chyba już jutro, paczka, bo miała dziś dojechać, nie dojechała. Powinienem mieć jutro przez kuriera dowiezione. Jest to preparat na 100 litrów wody i też jest preparatem takim naprawdę skutecznym. I cenowo jak wygląda jeszcze cenowo preparat? Ornimix naturalny, cena jest taka sama jak i propolisu. A tamten na wątrobę jest troszeczkę tańszy. Rozumiem. Także, że ogólnie są to... Też będzie w takim samym opakowaniu? Nie, nie, nie. Opakowanie jest mniejsze, bo tam jest 1 ml na 2 litry wody. Więc opakowanie jest 50 ml, nie? Czyli w Zepio tutaj poszedłeś w takim kierunku, żeby opakowanie było to samo i ta sama cena, przykładowo, troszeczkę tańsze, żeby po prostu bardziej nie było tak, że hodowca, bo dla hodowców też jest łatwiej, jeżeli jest opakowanie troszeczkę tańsze, to można sobie w danym momencie kupić, przetestować. Nie ryzykujemy dużo, natomiast takie kupując za 100 zł czy coś, jakiś produkt, to mamy już wtedy większe takie problemy. Producent tamto opakowanie za 100, tam do tamtego preparatu zastosował takie duże opakowanie, no byłby dużo droższy preparat. Rozumiem. I wtedy byłby, no powiedzmy, na 400 litrów wody. No nie każdy tyle zużywa. Wystarczy, jak moim zdaniem, jak jest opakowanie na 100 litrów wody, to już jest taki dość wydajny. I wtedy w atakach typową opakowanie. Hodowlę 50 do 100 gołębi tak, możemy sobie obsłużyć. Spokojnie to wystarczy. Nie musimy na zaś kupować produktu, a no, bo może się nam zepsuć, może się wylać, coś się z nim stać. No tutaj mamy mniejsze ryzyko. Jeszcze co chciałem powiedzieć. Do propolisu dokładaliśmy ten program lotowy, żywieniowy. Zainteresowanie dość duże tym programem, tym właśnie schematem żywieniowym, ale tu również na ten Ornimix naturalny postanowiliśmy tu zrobić też również promocję. I tu na przykład przy zakupie 5 butelek Ornimix naturalnego dodajemy butelkę jedną gratis. Także 6 butelka jest gratis. Pokrywa to, można powiedzieć, całkowicie koszty wysyłki, nawet więcej, no bo trochę wysyłka tańsza jak ten preparat, ale no tak postanowiliśmy, że do 5 zamówionych butelek przez hodowcę dodajemy 6 gratis. Także zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi produktami. Ja tylko jeszcze od siebie powiem, że już kiedy byliśmy tydzień czy dwa tygodnie temu u kolegi Pawła Sławka w firmie Gołębie Odrzutowe w Prudniku, na półkach widzieliśmy propolis i tak samo w innych sklepach. Także zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi dwoma produktami. O trzecim produkcie, który kolega Piotr będzie miał w swojej ofercie. Znaczy na już pewno... jest ten w ofercie, on jest. Tylko, tak, ja wiem, tylko my, żebyśmy film nagrali, to musimy go zobaczyć. Tak. I kolega nam wtedy opowie, ale myślę, że to nastąpi niedługo. Już kolega myśli,
raz odwiedzi w Toruniu, gdzie mamy gołębnik i tam kolega jak przywiezie, pokaże, my te produkty też będziemy tam stosować pośród tych gołębi, które tam w gołębniku będziemy i będziemy zadowoleni. Gołębniku się zobaczymy. Sprawdzi ten preparat, bo mówię, no sporo telefonów z podziękowaniami, gołębie doszkodzą do zdrowia po propolisie, tak samo tu giną problemy z drogami oddechowymi po zastosowaniu tego preparatu Ornimix Naturalny. Także myślę, że w twojej hodowli również ten preparat... Znaczy naszej, bo to my tam wspólnie z kolegą Waldkiem Wójcikiem robimy i tam będziemy się starali naturalnie prowadzić gołębie. Także dziękujemy na razie, do zobaczenia i zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi dwoma produktami i tym trzecim, o którym Piotr wspominał. Dziękuję bardzo również za zainteresowanie. Pozdrawiam wszystkich hodowców. Dobry lot. Telefony są te same? Telefony są. Telefon jest ten sam, co miałem poprzednio. Podajmy go na koniec. Telefon jest do mnie 663-670-682. Dziękujemy. Także dziękuję również. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot, dzięki.